Dzisiaj buszujemy w wiosennej ramówce. Tak, naszej siostry młodszej, TTV. No i co tam znalazłyśmy? Znalazłyśmy tam słodkiego kupidynka, czyli projekt Cupid. A jak projekt Cupid, to wiadomo, że prowadzący Przemek Kosakowski. Dzień dobry. I bohater, jeden z, Sylwester. Witam serdecznie. Jatek. W otoczeniu najbliższych, czyli mamy. I Karoliny. Karoliny siostry. Jednej z sióstr. Jednej z sióstr. Jedna siostra maczała palce w tym, że tu się znalazłeś, a druga cię dowiozła na miejsce. Tak. No poczekaj, powiedzmy, że najpierw, że to jest program, który pomaga osobom z niepełnosprawnościami znaleźć miłość wielką. Czy to się udaje, tego się dowiemy z programu. Ale najpierw właśnie, dowiedzmy się, Sylwester, jak ty tam trafiłeś? Czyli to był pomysł Jak trafiłem siostry? Do programu Projekt Cupid, moja siostra Martyna, którą serdecznie pozdrawiam. Martyno, pozdrawiam cię serdecznie, bo niestety ciebie nie było niestety w programie, w nagraniach do programu. Niestety moja siostra Martyna była w ciąży i było jej ciężko wziąć udział, ale moja siostra Marta bardzo mnie wspierała telefonicznie i rodzinnie również. Mhm. Moja rodzina mnie wspiera i nadal mnie wspiera. Czyli wypełniła misję, zgłosiła do programu. Moja siostra Martyna zgłosiła mnie do programu poprzez jej koleżankę Gosię Szuchowską z Torunia. Pozdrawiam ją również. Gosia Szuchowska z Torunia, do niej zadzwoniła telewizja TTV. Mas Koncept z Krakowa. I właśnie... No i tak to się zaczęło. Gosia Szuchowska zagadziła moją siostrę Martę, żeby mnie zgłosić. Dostałeś się w objęcia i pod, nie wiem jak to powiedzieć, no, pod dobrą rękę Przemka Kosakowskiego. Pod skrzydła. Kosakowskiego i Maciej Kurdysza. Tak. I całej ekipy. Przemku, na czym polega to szukanie miłości w tym programie? No to szukanie miłości to jest może nawet trochę zbyt zawężone, bo to jest też szukanie bliskości, szukanie jakiejś takiej relacji, która bardzo często wydaje nam się oczywista, a która dla niektórych osób jest po prostu trudna. Mhm. Więc ja tutaj traktuję moją współpracę z Sylwkiem właśnie bardziej jako współpracę. To znaczy wymienialiśmy się doświadczeniami i Sylwek na pewnym etapie po prostu mówił, opowiedział mniej więcej, kogo chciałby spotkać na drodze w swoim życiu, jaką kobietę. I ty taką kobietę znalazłeś? Nie, ja nie jestem aż tak arogancki, żeby brać na siebie takie rzeczy, bo można łatwo popełnić tutaj błąd. W związku z tym ja byłem taką, razem z Basią Kurdysza, tam byliśmy taką komórką pierwszego wywiadu, wysłuchaliśmy Sylwka, a potem te informacje zostały przekazane ludziom kompetentnym, którzy po prostu... Specjalistom, którzy wiedzą, jak to robić i wiedzą tak, żeby było dobrze. I chyba jest dobrze, Sylwek. Zanim zapytamy Sylwestra, czy jest dobrze i czy się udało, to jeszcze do mamy mamy pytanie. Czy nie miała obaw? Bo jednak na programy początku, telewizyjne niosą za sobą różne konsekwencje. Tak, to prawda. I emocje. Tak, emocje też. Tak, ja byłam taka bardziej, że tak powiem, nie za bardzo. Mhm. Na samym początku nie za bardzo byłam za tym pomysłem, ale jak zobaczyłam, że Sylwek bardzo chce wystąpić w tym programie, bo przecież był osobą samotną. Tak. I ciągle marzył, że chciałby spotkać dziewczynę swoich marzeń. No to my, jako rodzina, po prostu wspieraliśmy go w tym wszystkim, żeby jednak poszedł do tego programu. Jeśli mój syn tego chce, to ja jestem po to, żeby mu pomóc. Karolina, prowadziłeś samochód, który dowiózł Sylwestra szczęśliwie na plan. Jak wiozłaś go tam, to musiałaś rozważać też taką sytuację. A co będzie, jeżeli ta dziewczyna mu się nie spodoba? Albo Sylwester nie spodoba się tej dziewczynie, którą próbują mu przedstawić? Brałam to pod uwagę, ponieważ Sylwek i w ogóle osoby ze spektrum autyzmu są po prostu bardzo szczere. Nie ukrywają swoich emocji, nie umieją nic zagrać, nie umieją nic udać. Po prostu tak jak jest, to jest 100% prawdy, więc mogło się tak wydarzyć, że mógł powiedzieć na przykład... Nie podobasz mi się. Albo na przykład, nie wiem, mógłby skomentować albo wygląd, albo jakieś zachowanie. No mógłby albo to samo usłyszeć i wtedy by zabolało, prawda? Dokładnie, ale właśnie wzięłam to pod uwagę, że po prostu no... To będą też osoby też ze spektrum, tak? Że przypuszczałam, że na pewno go sparują z kimś ze spektrum, czyli że będą się rozumieć. Sylwek, no i co się wydarzyło? Odnalazłeś zrozumienie? Odnalazłem swoją wymarzoną, pierwszą prawdziwą miłość, Agatę Zbarczewa. I chciałbym tutaj Agatkę pozdrowić. Agatko, serduszko leci, kłam cię mocno, Agatko. Pozdrawiam cię serdecznie, Agatko. Pozdrawiam całą rodzinę Agatki z Barczewa, w tym również rodziców. I oczywiście pozdrawiam też brata Norberta, brata rodzonego Agatki i wszystkich, i oczywiście całą Mławę, całą Polskę, całe Barczewo. Ale to jaka jest Agatka?
Jaka jest moja Agatka? Moja dziewcza Agatka jest bardzo skromna, bardzo piękna, bardzo zgrabna, jest ciepła, serdeczna, sympatyczna, rozumiemy się nawzajem, uwielbiamy się nawzajem, kochamy się nawzajem, jesteśmy wspaniałą parą. Czyli powiedzieliście sobie już to słowo kocham, tak. Oficjalnie. Tak, i nawet w Agacie się zakochałem. Pięknie. Gratulujemy. Ile par potrafi o sobie powiedzieć, jesteśmy wspaniałą parą? Tak. I tak szczerze, bez żadnych ogródek wyznawać sobie miłość. No zazdrościmy. Dziękuję. Niech to trwa jak najdłużej, to cudowne uczucie. Oczywiście. I warto je pielęgnować. Wczoraj miałyśmy super rozmowę z Sylwią Sitkowską. Tak. O tym, jak dbać o relacje w związku. Powiem ci, że to jest dobry pomysł na prezent, podpowiadam siostro, na prezent dla nich. Niech poczytają i zrobią wszystko, żeby ten związek przetrwał jak najdłużej. Tak, to taka piękna książka o bliskości Sylwii Sitkowskiej, tak. Naszej koleżanki. Kiedy możemy oglądać projekt Cupid? Możemy oglądać co tydzień w niedzielę o godzinie 22:05 i oczywiście odcinki regularnie są też umieszczane na platformie Player. Na TTV. Oglądamy TTV. I bardzo tak, gorąco. Na TTV w niedzielę. Bardzo gorąco. Dziękujemy. Program polecamy. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Wszystko dobrego.